W sobotę na dziedzińcu Dzierżbińskiego Ośrodka Kultury odbyła się druga edycja Electric Night. Przestrzeń starego kompleksu poklasztornego posłużyła za miejsce do spotkania artystów i słuchaczy z szeroko pojętego obszaru muzyki elektronicznej. Koncerty odbywały się na świeżym powietrzu w atmosferze wszechogarniającej gry świateł, klimatu zabytkowych murów. Więcej opowie nam... Witam, mam na imię Ewelina Jeziorska. Pomysł serca, potrzeba zwyczajna. Jest to już druga edycja Electric Night. Pierwszy eksperyment udał się pomyślnie, było zainteresowanie, były pozytywne opinie, więc dlaczego nie dalej? Tak, ja mam nadzieję, że tak naprawdę mieszkańcy Dzierzgonia dopiero dojdą, ponieważ dzisiejsza impreza zaczyna się od spektaklu pana Marka Kurkiewicza, a właściwa impreza muzyczna zaczyna się zaraz po spektaklu, czyli w okolicach godziny 9. No więc tak, tak jak mówiłam, rozpoczyna pan Marek Kurkiewicz swoim monodramem. Następnie występuje lokalny artysta Sławek Pierzchała. Zaraz po nim występuje formacja z Elbląga Sound Lab. Jest to formacja soundartowa działająca przy Centrum Sztuki Współczesnej w Elblągu. Zaraz po nim występuje nasz gość z Gdańska, Stendek, tak zwany. Zaraz po nim występuje Hadrian, jest to zaprzyjaźniony artysta z Warszawy. A na samym końcu mamy mieszkańca Dzierzgonia, od niedawna pochodzącego z Sanoka, który zamyka imprezę. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby miło spędzić wspólnie czas. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.